Dzisiejsze zadanie, witam, to zrobienie takiej rybki. Nasza rybka jest dwustronna i ma takie piękne, fantastyczne, kolorowe łuski. Proszę bardzo, z jednej i z drugiej strony będzie to piękna dekoracja. Jesteście gotowi do zrobienia takich rybek? To zaczynamy. To będzie Wam potrzebne klej, nożyczki, ołówek oraz kolorowy papier. Obracajcie kartkę na białą stronę i przykładacie dłoń. Nie na środku, tylko tu od brzegu, tak jak jest krawędź papieru, przykładacie dłoń. Teraz trzeba będzie zrobić jej obrys. Przykładacie rękę do krawędzi papieru i robicie obrys. Specjalnie robię flamasem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Nie obrysowuję każdego palca. Chodzi mi tylko o taki kształt, który potem będzie łuską rybę. Przykładam kolejny raz obok i obrysowuję ten sam kształt. Przykładam jeszcze raz i obrysowuję kształt. Oczywiście nie uwzględniacie kciuka. Teraz, gdy macie już to w ten sposób przygotowane, chodzi o wycięcie kształtu. No mi się uda tutaj, z tej strony, wyciąć trzy takie kształty. Mam już trzy. Raz, dwa, trzy. Ile jeszcze mi się uda z takiej kartki? Przyjrzyjmy się, które krawędzie mogę jeszcze wykorzystać. No to dalej, do pracy. Ja mam naprawdę dużą dłoń. Ile mi się udało wyciąć kształtów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Wam? Ile? Z różnych kartek, bo wycinałam różne kolory. To będą łuski mojej ryby. No to teraz czas przykleić łuski. Mam wycięty kształt ryby. Zaznaczam jej głowę. Zaczynam od rzędu niebieskich. Już sobie ułożyłam, więc teraz będę potrzebowała kleju. Proszę bardzo. I po kolei smaruję przy brzegu i nakleję. Smaruję kolejną i nakleję. W ten sposób robi mi się rybka. Teraz bardzo ważna uwaga. Jak już nakleiliście swoją pierwszą, to kolejne łuski nie naklejamy na, tylko będziemy naklejać je od spodu. Wybieramy więc możliwości naklejenia łuski od spodu. Mogą się zazębiać, mogą być w tym samym miejscu, ale przyklejamy kolejne łuski pod tymi, które już są. Ale jak to zadanie zrobicie od ogona, będzie Wam dużo łatwiej zaplanować przyklejanie łusek. I nie będziecie je musieli wciskać pod kolejną warstwę. Rybka prawie gotowa. Dwie ostatnie łuski przykleiłam jedną do góry, drugą w dół, żeby dać kształt ogona. Więc wygląda to trochę tak. Jest też buzia rybki. Tak zrobioną rybkę odwracacie na drugą stronę. I teraz trzeba tu też przykleić pięknie wszystkie łuski. Bierzcie się więc do pracy. To już koniec. Jeżeli macie rybkę obklejoną z dwóch stron łuskami, to teraz jedyna rzecz, która Wam zostanie, to narysowanie jej buźki oraz oka. Gotowa? Tak właśnie powinno to wyglądać. Jeżeli tak zrobicie, zadanie jest zakończone. Powodzenia!